Witajcie, drodzy moi kolekcjonerzy, zbieracze, gracze. Powiem wam, że w dniu dzisiejszym chciałbym poruszyć temat, który naprawdę zaburza pewną dziedzinę kolekcjonerstwa, a mianowicie kolekcjonowanie gier nowych, zafoliowanych. Pojawiają się pewni ludzie, którzy nie mam pojęcia, czy to jest w sposób celowy bądź hobbystycznie, sprzedają na internecie, na Allegro, bądź na różnych innych aukcjach, na forach. Sprzedają gry, które sami sobie własnoręcznie foliują w sposób prawie że profesjonalny. Chociaż wiadomo, że jeżeli ktoś, kto nie handlował wcześniej w ogóle grami i nie ma działalności, wiadomo, że nie miał dostępu kiedyś tam w dawnych czasach do tego typu gier, jak w pewnym momencie wyrzuca ogromne ilości zafoliowanych tytułów w folii, które no są bardzo unikatowe, bardzo drogie same nawet siebie jako używane, no to już się włącza jakaś lampka, prawda? Natomiast jeżeli się też nigdzie jeszcze powiedzmy nie udzielał na żadnych forach, nigdzie się nie udzielał na żadnych vlogach, nie robił filmów, nic, to wiadomo, że nie mógł wyczarować tylu kolekcjonerskich gier nowych, zafoliowanych znikąd, wystawiających w ilościach hurtowych. Natomiast co mnie dotknęło, moi drodzy? Dotknął mnie fakt, że niektórzy ludzie kładą sobie wszystkich teraz w tym momencie sprzedawców tych nowych zafoliowanych gier pod jedną kreską. Nie patrzą na historię twojej sprzedaży, nie patrzą na to, czy prowadzisz działalność, ile czasu ją prowadzisz, czy mogłeś mieć oddane właśnie tytuły, produkty na premierę. Czasami nawet jak się zrobi zdjęcie, przykładowo tych gier razem z pudełkiem fabrycznym, które ma numery seryjne zgodne z tym, co jest powiedzmy na opakowaniu, to także nie do końca ludzi przekonuje, może nawet nie dlatego, że oni o tym nie wiedzą. No brak świadomości. Ludzie po prostu nie mają czasami świadomości, że to pudełko, to jest pudełko, w jakim dostawało się grę tylko i wyłącznie fabrycznie zapakowane te tytuły w tym właśnie opakowaniu, więc jest to fabryczne pudełko posiadające określoną ilość sztuk. I moi drodzy, tacy właśnie ludzie, bo tam wcześniej ktoś się, jeżeli nagrałem poprzedni film, mówił o tych VAT-a, o tym gradowaniu, że tam się psuje rynek. Rynek psuje się nawet w zwykłych zafoliowanych grach. Tylko musimy zrozumieć, moi drodzy, że jeżeli sprzedawca mający już staż w sprzedaży, powiedzmy, nie wiem, 20 lat, który mógł te tytuły otrzymać w tych właśnie kartonach na premierę, i sprzedaje cały czas na bieżąco, udziela się w internecie, można znaleźć informacje o jego działalności, zdjęciach, sklepie, fanpage'u, vlogu i różnych innych rzeczach, tego typu człowiek miałby potrzeby foliować gier na handel. Chociażby dlatego, że jeżeli załóżmy ma wystawione, tak jak przykładowo ja, nie wiem, 3-4 tysiące, 5 tysięcy przedmiotów, no to dlaczego miałby foliować jakąś grę pokroju, nie wiem, jakąś wyścigałkę wartą 30 zł, skoro jak już bym miał foliować, to by zafoliował sobie, nie wiem, Rule of Rose, którego też ma w asortymencie, a sprzedaje jako używanego. Musimy czasami zrozumieć i pójść po rozum do głowy, oczywiście nie obraźcie się, ale musimy czasami pójść po rozum do głowy, bo naprawdę czasami jak ludzie mnie pytają na aukcji, czy ja przypadkiem tej gry nie zafoliowałem, no to trochę mnie to się po prostu... Troszeczkę się dzieje nie tak jest, nie? No bo moi drodzy, dam wam tu przykład. Tu macie na przykład, moi drodzy, oficjalny kartonik z Donkey Kongami Jungle Beat na konsolę Nintendo GameCube w wydaniu japońskim. No i co, moi drodzy? Robimy takie zdjęcie, tu akurat to bardzo numer seryjny nie ma, ale widzicie, otwieramy sobie taką grę, taki kartonik i w środku są sobie normalnie, jak widzicie, 10 sztuk nowych, fabrycznie zafoliowanych Donkey Kongów Jungle Beat. Czy myślicie, że ja zdobyłem sobie 10 używanych Donkey Kongów, skołowałem sobie jakoś ten karton i je zafoliowałem, bo chcę je sprzedawać, powiedzmy, trochę drożej? No nie, po prostu mam ten karton. Mam ten karton i... Tu jest sytuacja, która tak naprawdę zaburza ten właśnie rynek gier nowych. Te szmaty, ja to nazwę brzydko, szmaty,
które wpieprzają się na Allegro z nówkami, które nie są nówkami, nawet nie wiadomo, co tam do środka do półek pakują, bo tam może być druknięta okładka w dobrej jakości, w środku nawet instrukcji nie ma, walą tam, nie wiem, jakąś trochę gazety i jakąś zwykłą płytę verbatima, no ale kolekcjoner tego nie otworzy, bo myśli, że kupił nówkę, tak? Patrzcie na historię, moi drodzy, na historię sprzedawcy, co ma wystawione i co sprzedaje zafoliowane i jakie zdjęcia tego robi, bo to jest bardzo ważne, ponieważ człowiek ze stażem 20 lat, mający, jak powiedziałem wcześniej, kupę przedmiotów wystawionych, dużo, dużo droższych, które mógłby sobie foliować, nie miałby potrzeby tego foliować. No, ma po prostu do tego dostęp, bo z czasów, kiedy dostawał tego typu gry, załatwiał sobie jeszcze w czasach na premierę, przechowywał sobie takie kartoniki, tak jak ja właśnie mam dużo kartoników takich przechowanych, chociażby po to, żeby właśnie zyskały kiedyś wartości, albo dlatego, co jest też ważne, moi drodzy, że na przykład kiedyś w tamtym czasie te gry się nie sprzedawały, bądź miało się ich za dużo. Jeżeli wprowadziło się w obrót nówek sporo, to potem ludzie już przychodzili, wymieniali i sprzedawało się używki i tak naprawdę nówki się potem w tamtym momencie nie sprzedawały, ponieważ były drogie, prawda? Więc taki kartonik z nadwyżki wędrował sobie w szafie na przykład gdzieś u mnie i czekał do dzisiejszych czasów, kiedy taki, powiedzmy, kartonik ma ogromną wartość, prawda? Więc to jest jedna rzecz. Pokażę wam drugą rzecz. Wielu się telepie na przykład, skąd ja mam te lodocy, co je tam wystawiam. No po prostu mam taki kartonik sobie, na przykład tutaj jeden przykładowy, z takimi lodosami, moi drodzy, tutaj. I to jeszcze z wydań recenzenckich promo angielskich, full angliki, które swego czasu udało mi się kiedyś tam dawno, dawno temu kupić na tak zwaną przyszłość, ponieważ był do tego dostęp. No i to też jest niefoliowane, moi drodzy, przeze mnie. Jeżeli podobają ci się takie treści na kanale, zostaw subskrypcję oraz łapkę w górę bądź dół, jeżeli nie, i komentarz. Wspomożesz tym kanał i dasz mi info, że wszystko jest ok. Mimo iż niektórzy dziwią się, jak to jest, że ktoś ode mnie kupił, a ja po raz kolejny wystawiam lodosa. No wystawiam go po prostu, bo mam kolejnego lodosa. No co mam wam powiedzieć? Mam kolejnego lodosa. Mam ich, powiedzmy, no nie jakoś strasznie dużo, ale mam ich kilka sztuk. Tutaj widzicie w tym kartoniku chociażby. No i pomimo iż jest to w nówce zafoliowanej, to jeszcze w wersji promotional copy, bardzo rzadki tytuł, udało się go troszkę kupić. Nie jest to sytuacja, w której ja te gry, moi drodzy, foliuję. To jest kolejna sprawa. Mam też kilka rzeczy na przykład takich specyficznych tutaj. I to też nie są foliowane gry przeze mnie. Są jeszcze, na przykład, jest Primal Raid na przykład nowy, zafoliowany. Ja go nie foliowałem. Naprawdę jest to gra, którą sobie po prostu mam zafoliowaną. Zdarzały się jeszcze jakieś z dawnych czasów na GameGera też gry nowe zafoliowane. Ta folia jest taka dzika, widzicie też to naklejone, ale to widać, że to jest ewidentnie folia, którą no, po prostu jest to folia fabryczna, albo takie mniejsze, prostsze, których kiedyś nikt nie kupował, jak chociażby co to na Game Boya Advance. Także jest to gra nowa, zafoliowana między innymi. Więc nie kładźcie wszystkich pod jedną kreską, bo naprawdę to podobnie jak z tym VAT upgrade'owaniem czy... No wiadomo, że są przekręty, jak mówiłem, przekręty są też na przebijaniu daty ważności na parówkach w Lidlu czy w Biedronce. Każda dziedzina ma przekręty, natomiast najważniejszą jest sprawą wasze rozeznanie. Jeżeli określicie historię danego, powiedzmy, delikwenta, który coś tam sprzedaje, czyli zrobicie śledztwo, sprawdzicie jego staż handlowy, oceny komentarzy, gdzie się udzielał, filmy, vlog, blog, różnego rodzaju internetowe fora, gdzie się też udzielał, to buduje waszą pewność, że produkt, który on sprzedaje, jest na pewno nowy, zafoliowany i nie podchodzi żadnego wała. Bo uwierzcie mi, że człowiekowi, który, pomimo iż jest kontrowersyjny, tak jak chociażby ja, pomimo iż opinie pod jego szyldem są różne, bo wiadomo, bo to komuś cena nie pasuje, bo to komuś nie pasuje, to jak wygląda, bo to komuś się pasuje, że jest zgryźliwy i czasami gburowaty i chamski, chociażby dlatego, że staż w handlu powoduje pewne spaczenie umysłowe i zgryźliwość, co się już mnie udzieliło. Natomiast to nie świadczy o towarze, który posiada. Najważniejszy jest staż, najważniejsze jest to, ile czasu już zajmuje się tą branżą, ile czasu
Jakie przedmioty sprzedaje, ile tych przedmiotów jest w jego asortymencie. Wystarczy nawet przyjść czasem do niego do sklepu, tak jak to wchodzi do mnie tutaj, mamy jest taka możliwość, bo prowadzę stacjonarne, i zobaczyć sobie autentycznie na własne oczy, jak to wygląda, bo wtedy zyskuje się pewien rodzaj pewności co do zakupowanego przedmiotu, prawda? Bo wiedza między innymi i dostępność sprzedawcy, handlarza do danego asortymentu powoduje, że możemy mu zaufać, że ma tą rzecz z pewnego legalnego źródła, a nie sobie tą grę ofoliował, tak jak sprzedawcy na internecie z rocznym bądź półrocznym stażem, który wcześniej sprzedawali jakieś śmieci, natomiast na dzień dzisiejszy okazało się, że mają 5 Silent Hillów nowych zafoliowanych, którzy nigdy wcześniej nie udzielali się na żadnych internetach, na żadnych blogach, forach, a tutaj wyczarowują 5 Silent Hillów zafoliowanych, nie wiadomo skąd, jak i o co w ogóle chodzi. Tutaj jest pewne ryzyko, chociaż też nie zawsze, bo różnie, może wyczarował z targu staroci, może gdzieś tam wyrwał to, różnie może być, ale tu jest ryzyko. Ale jeżeli pewność już zdobędziecie, jeżeli prześledzicie konkretnego delikwenta nie pod kątem jego charakteru i zgryźliwości, a pod kątem asortymentu i tego, jaka jest jego historia towarowa, którą na pewno ma gdzieś w internecie, to wtedy macie na pewno świadomość, że jest to tak, jak powinno być. Bo uwierzcie mi, jakbym ja tak miał foliować sobie gry, no to ja bym sobie wolał, moi drodzy, zafoliować taką Zeldę. Taką Zeldę bym sobie wolał zafoliować. Jakbym naprawdę foliował. Wolałbym sobie zafoliować takiego Lee Affair Morloa na przykład, którego nikt kompletnie nie zna i jest niby też białym krukiem. Naprawdę wolałbym zafoliować sobie wiele różnych innych rzadszych tytułów, aniżeli foliować sobie co to, czy na przykład Lodosa. I to jeszcze w wersji promotional, gdzie ci, którzy wiedzą, znają moją osobę, wiedzą, że do tematów promotional kopii, czy tych not for resale'ów, różnych preproductionów, bet, alfa miałem zawsze dostęp, prawda? Więc tyle w temacie psucia handlu nówek zafoliowanych. Mam nadzieję, że teraz będziecie troszkę bardziej na to patrzeć sensownie i opierać się na tym, że wyśledziliście konkretnego delikwenta i się z nim spotkaliście i macie jego historię sprzed wielu, wielu lat, a nie opierać się na tym, że wystawił grę w folii, gdzie hejp poszedł na ludzi, którzy sprzedają gry w folii. No kurwa, no ludzie kochani. Czy to jakby poszedł hejp, że ktoś sprzedaje klepane samochody i teraz wszyscy ludzie, którzy handlują używanymi samochodami, sprzedają klepańce. No nie jest tak. Wiadomo, jest pewien odsetek, którzy tak robią, jest tak samo pewien odsetek, którzy folują gry, jest pewien odsetek, którzy wałują na Wata i tych innych, ale to nie są wszyscy. To jest pewien odsetek, tak samo jak jest odsetek chociażby nawet w kolekcjonerach dzieł sztuki, gdzie trafiają się także podróby, tak samo jak w sklepach z butami idziecie też, nie wiecie, czy kupicie tak naprawdę nawet w oryginalnym sklepie w tych czasach but oryginalny, bo czasami nawet oni kupują buty, ale to już temat na inny film. No więc, moi drodzy, nie opierajcie się, jak mówiłem, na tym, co w hejt poszedł i wszyscy, co się większość opiera, tylko sami wyśledźcie temat, bo gdyby tak miał wyglądać rynek kolekcjonerski, to już by nikt nigdy nówki w folii nie kupił. Ja myślę akurat, jeżeli chodzi o moją osobę konkretną tutaj, mam już jakieś zaplecze, jeżeli chodzi o staż w internecie, staż ludzi, którzy mnie znają, staż w samym handlu grami, zarówno taki bardziej miły, jak i kontrowersyjny, ale kontrowersje nie opierają się na żadnych wałach, tylko na moim charakterze i podejściu do pewnych rzeczy. Natomiast no to jest ważne. Ważne jest, jak mając chęć zakupu nowej, zafoliowanej gry bądź zgradowanej, prześledzicie historię sprzedażową i towarów danej osoby. No i oczywiście, jak się podobała łapka w górę, jak się nie podobała łapka w dół, komentarz, suba, jak nie oglądasz, nie subskrybujesz, będzie mi miło. I do kolejnego odcinka. Cześć.